posiedzenia dzisiejszy. Spotkanie z przedstawicielem powiatowego zespołu doradców, pani Kubińska Agnieszka. Podsumowanie prac wykonanych w ramach robót publicznych, plan zimowego utrzymania dróg gminnych i sprawy różne. Zgodnie z punktem pierwszym prosimy panią, żeby przedstawiła nam, czym się zajmuje zespół doradców i jakieś ogólne informacje, a później ewentualnie, jeżeli będziemy mieli jakieś pytania, to będziemy. Powiatowy zespół doradców rolniczych zajmuje się doradztwem rolników na dotyczące uzyskania przez rolników różnych dofinansowań. Za odpłatnością również wypełniamy te wnioski i wnioski obszarowe i na różne działania, między innymi na modernizację, różnicowanie działalności pozarolniczej, strukturyzacja małych gospodarstw. Też wypełniamy wnioski do Agencji Rynku Rolnego o zwrot do materiału siewnego. Robimy też biznesplany do kredytów preferencyjnych, jakie rolnicy się starają na zakup gruntów rolnych czy różnych maszyn rolniczych. Też organizujemy szkolenia z różnych tematów, czy to jak wypełniać wnioski obszarowe, czy jak wchodzi nowe działanie, to przedstawiamy na jakich warunkach, co rolnik musi spełnić, żeby uzyskać takie dofinansowanie. Czyli ogólnie rolnicy sami się zgłaszają. Jeżeli też jest takie zapotrzebowanie i rolnik zadzwoni, żeby doradca dane, bo nas jest 5 pracowników i plus kierownik i każdy ma swoją gminę. Tak, ja jestem przedstawicielem tutaj gminy Kamieniec i Złoty Stok. I pozostali też pracownicy mają swoje określone gminy i jeżeli rolnik zadzwoni, że prosi o przyjazd do gospodarstwa, to też po prostu tak jeździmy. Rozumiem. Jak się pojawiają jakieś nowe środki, nowe plany, które można pozyskać, to wtedy też informujecie rolników? Tak, poprzez szkolenia. Czasami rolnicy dzwonią do nas, czy takie działanie już weszło i ewentualnie czy wiemy, kiedy wejdzie. Bo agencja na swojej stronie internetowej przedstawiła harmonogram przyjmowania wniosków i troszkę czasami odbiega od tego, to co jest w harmonogramie, ale widzę, że od kiedy ta nowa opozycja jest, to już się trzymają tych terminów, że jak pisze kwartał, no to czasami po prostu w ostatnim miesiącu kwartału już jest ogłoszony ten termin. A mogłaby pani nam tak pokrótce powiedzieć, jakie dopłaty na przykład się kończą w tym roku, a może coś weszło nowego? Jak to się przedstawia mniej więcej właśnie w naszej gminie z tymi dopłatami? Na dzień dzisiejszy jest ogłoszone, można składać wnioski na rozwój przedsiębiorczości, rozwój usług rolniczych. To jest od 31 października do 29 listopada. I mogą składać ci rolnicy, którzy mają otworzoną taką działalność o takim PKD, które odpowiadają tam za usługi rolnicze. Tam jest 3 albo 4 te PKD i oni mogą składać te wnioski, ale muszą prowadzić działalność nie krócej niż 2 lata. I tam jest też określone, że muszą przedstawić fakturę, że w ciągu 2 lat zrobili na 20 tysięcy tych usług.
oprócz tego tylko to jedno wchodzi, nowe czy coś jeszcze? Nowe w przyszłym roku, w pierwszym kwartale jeszcze będzie nowe takie działanie, restrukturyzacja małych gospodarstw. I będą mogli skorzystać ci te gospodarstwa, które uzyskały tą wielkość ekonomiczną nie więcej niż 10 tysięcy euro. Ci, którzy to są, oblicza się to na podstawie takiego kalkulatora, są określone normy na podstawie struktury zasiewów i stanu zwierząt, jaki rolnik posiada, podstawia się do tego kalkulatora i on sam liczy, czy on się kwalifikuje, czy nie. I on może w ramach tego, tej premii, bo to jest premia w kwocie 60 tysięcy, musi zrobić coś nowego, wprowadzić, żeby uzyskać wzrost tego gospodarstwa. Ale to jest te małe, te, mówimy małe. O tych małych. Też będzie modernizacja gospodarstw rolnych. W tym roku też było, w drugim kwartale można było składać w kwietniu te wnioski. I w przyszłym roku też będą, ale tylko dla tych, którzy chcą rozwinąć produkcję zwierzęcą. Bydło mleczne, bydło mięsne i trzodę chlewną. Dla tych, którzy mają tylko, dajmy, produkcję roślinną, oni już będą, nie będą mogli tego składać, dajmy tylko na sprzęt rolniczy. Mogli, było tylko w tym roku, w tym drugim kwartale oni mogli. Po prostu chyba było za dużo wniosków złożonych. Od kiedy pani się taka rolniczka zrobiła? Zawsze byłam szefową komisji rolnej, jeżeli chcesz, to ci przypomnę. No. O matko boska. No. I skąd wiesz, że ja to dlatego ten... tak to rolnictwo w kamienicy wygląda. No. A jak... No, największy rolnik się wie. Tak, a skąd wiesz, kogo ja mam za pupcami? No. A proszę powiedzieć, jak to się przedstawia w naszej gminie? Właśnie no, ten rok mniej więcej, jak rolnicy składali, czy nie składali, czy ktoś wypadł, czy... Jakie jest w ogóle zainteresowanie rolników ze strony? Składają i na przykład nie kwalifikują się? Do nas, jako do powiatowego zespołu doradców, było duże zainteresowanie, ale my dokładnie nie wiemy, ile złożyło wniosków, bo te wnioski składa się do Dolnośląskiego Ośrodka Agencji Restrukturyzacji. I tam też robią firmy prywatne, które jeżdżą po rolnikach i namawiają, i po prostu my nie możemy powiedzieć, jak to się przedstawia dla poszczególnych gmin. Ale tak jak przeglądałam listę, to jest dość dużo nazwisk z naszej gminy. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Tak, jeśli można. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o współpracę z lokalną grupą działaniaków wsi? Czy pośredniczycie Państwo albo pomagacie w pisaniu wniosków? W tym rozdaniu jeszcze oni nie ogłaszali żadnych tam terminów. Dopiero w pierwszym tam kwartale coś się przymierzają. Jeżeli rolnik przyjdzie i chce złożyć przez lokalną grupę działań, to jak najbardziej wypełniamy. A takie wnioski były wcześniej? Pomoc była wcześniej, przy wcześniejszych rozdaniach? Ja osobiście robiłam. Na różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej. Na zakład kamieniarski i na usługi rolnicze. A jeżeli na przykład rolnik też prowadzi agroturystykę, to też się może do Was zgłosić jakieś tam wypełnienie wniosków na jakieś dopłaty, czy też. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie wiadomo, jeszcze rzucę do tej agroturystyki, jak będzie te działania ruszyły, działalność jakby pozarolnicza. W poprzednich naborach było takie, że można w ramach otworzyć agroturystykę, a teraz jeszcze nie wiadomo, bo nie przeglądałam jeszcze tych wszystkich PHD i co może zrobić rolnik w ramach tej. Thank you.
w ramach tego działania. A mogę pani nazwisko? Bo Kubińska. Mam jedno. Jak? Kubińska. Kubińska, dziękuję. Mam jedną osobę, że się tym interesuje. Ale musi być rolnikiem, nie może na przykład mieszkać na wsi i prowadzić agroturystyki tylko z tego życia. Agroturystyka musi być, musi mieć co najmniej hektar. Aha, a to mają. Taką. Jeżeli pytań nie ma, dziękujemy pani. Dziękuję. Jeżeli pani chce uczestniczyć dalej w obradach, to zapraszamy. Jeżeli... Stawiam na radę. Punkt drugi, mamy podsumowanie prac wykonanych w ramach robót publicznych. Zaprosimy. Dzień dobry. Mogę zaczynać? Tak, tak, proszę. Śmieję się, bo na tytoniu tylko 2,89. Tematem dzisiejszego posiedzenia jest podsumowanie prac wykonywanych w ramach robót publicznych w 2016 roku. Jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych bezrobotnych, w tym roku w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki podjęło pracę ogółem 105 osób. Z chwilą rozpoczęcia prac pracownicy zostali oddelegowani do Gminnego Centrum Kultury 98 osób, Gimnazjum Publicznego 2 osoby, Zespołu Szkół nr 2 2 osoby oraz Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim 3 osoby. Gdzie jest sprawowany nadzór ze strony kierownika jednostki? W roku bieżącym zostało zwolnionych 5 osób z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych z artykułu 52, paragraf 1, punkt 1 Kodeks Pracy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Na dzień dzisiejszy 14 osób przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli chodzi o liczbę osób, którym zaproponowano przedłużenie umowy, zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych, po zakończeniu wskazanego umową terminu pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia w ramach utworzonego miejsca pracy na stanowisku robotnik gospodarczy, zawierając umowę o pracę na czas określony, 3 miesiące w niepełnym wymiarze czasu pracy, 1/10 etatu. Osoby posiadające zatrudnienie w roku bieżącym zostały poinformowane o możliwości kontynuowania pracy na tym samym stanowisku po zakończeniu umowy o pracę. Łącznie na chwilę obecną z tej formy zatrudnienia skorzystało 5 osób. Z tej 1/10? Tak, tak. Bo są to trzy, przepraszam, bo, dlatego że przy trzy. Tu mamy trzy. Już mówię, to jest tutaj, jeżeli chodzi. Były dwie umowy, tak, z Urzędem Pracy. Jedna umowa była w kwietniu, trzy ale osoby. Ale nie, pani, o czym innym mówimy? Że zaproponowano przedłużenie umowy i to, co pani mówi, na następne 3 miesiące. Nie, to nie się za 1/10 i łącznie. Tak, chwilę. Tak, bo to się zmieniło. No dlatego właśnie pytam. Zmieniło się z tego względu, że tutaj jest kolejna umowa do 30 listopada, dobra, tak, tego porządku, roku. No, pani mówi, czyli te dwie osoby już na chwilę obecną podpisały oświadczenie, że chcą podjąć tę pracę, dobrze, na 1/10 etatu. Bo to stan był dwa tygodnie wcześniej. Dobrze, tak? Dobrze. Tak. I teraz tak, odnośnie kosztów zatrudnienia poniesionych przez Urząd Gminy, to jest 376 853,87 zł. Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy 263 498,85 zł. A koszty Urzędu Gminy po refundacji
to jest 113 355 zł i 2 grosze. Teraz bym chciała powiedzieć parę słów odnośnie rodzaju wykonywanej pracy na terenie gminy Kamieniec, bo w zeszłym roku była umowa z Urzędem Pracy, że nie mogliśmy oddelegowywać tutaj na poszczególne sołectwa osób, więc w tym roku to się zmieniło. Na chwilę obecną osoby pracują również na wioskach. A tutaj szczegółowo już powiem, jak to wygląda. Osoby zatrudnione w roku bieżącym na stanowisku robotnik gospodarczy wykonywały i nadal wykonują prace porządkowe w miarę potrzeb na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy. Są to prace porządkowe na terenach gminnych, zabudowanych, leśnych i zielonych, drogach i chodnikach oraz odkrzaczanie, jak również odmulanie cieków i rowów. Z chwilą rozpoczęcia prac w sezonie wiosennym, czyli tutaj mówię o tych dwóch umowach, czyli tych pięciu osobach, osoby te zostały oddelegowane do Gminnego Centrum Kultury, gdzie wykonywały prace porządkowe w czasie sezonu turystycznego na terenie Czerwonego Kościółka oraz w pomieszczeniach pałacu. Od 15 września trwają prace głównie na terenie Parku Kulturowego, mające na celu uporządkowanie całego terenu. Ogółem wykonane do tej pory prace to wycinka odrostów drzew wzdłuż skarpy przy ulicy Zamkowej, wykonanie dwóch przepustów na terenie parku, czyszczenie stawu polegające na wywozie masy błotnej, porządkowanie alejek wewnątrz parku poprzez usuwanie warstw zalegających liści, wycinka samosieje, teren dawnego boiska oraz sadu, koszenie placu wzdłuż rzeki przy drodze wojewódzkiej, porządkowanie terenu przy Czerwonym Kościółku polegające na zamiataniu parkingu, grabieniu liści, jak również zbieraniu śmieci, ścinanie samosiejek wzdłuż drogi wojewódzkiej, porządkowanie terenu przy mauzoleum, wykaszanie traw wzdłuż rowu przy ulicy Zamkowej. Wykonano również prace odkrywkowe na terenie byłej leśniczówki. Usunięto korzenie oraz odrosty pozostałe po wycince drzew i krzewów z lat ubiegłych. Pozbierano zalegające gałęzie z użyciem rozdrabniarki do gałęzi. I teraz tak, na terenie Kamieńca tutaj wykonane prace to zamiatanie parkingów w okolicach cmentarzy komunalnych, grabienie liści, zbieranie gałęzi oraz plewienie grobów na cmentarzu, porządkowanie cmentarzy przy ulicy Ząbkowickiej oraz ulicy Skoroleckiej, czyli zbierano zalegające przy ogrodzeniach śmieci, wygrabiano tutaj ten teren oraz wykoszono wysokie trawy. Porządkowanie działki gminnej przy wiadukcie kolejowym, ulica Ząbkowicka. Zamiatanie chodników i poboczy dróg przy ulicy Ogrodowej oraz ulicy Fiołkowej. Wycinka odrostów samosiejek przy tych ulicach. Oczyszczanie chodnika oraz pobocza drogi pomiędzy sołectwami Kamieniec 2 a Starczowem. Oraz tutaj mogę jeszcze dodać, na chwilę obecną trwają porządki na terenie stadionu sportowego. Na dzień dzisiejszy wykonano prace porządkowe na terenie sołectw. Chałupki, Mrokocin, Pomianów Górny, Doboszowice, Topola, Sławęcin, Starczów oraz Ożary. Pracownicy wykonują pracę pod nadzorem sołtysów zgodnie z wytycznymi umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. Jeżeli chodzi o te osoby oddelegowane do zakładu usług komunalnych. Przepraszam, czy ma Pani rozbicie, ile na każdej z wiosek pracuje oddelegowanych? W tym momencie, tak od poniedziałku te prace trwają. Nie, już ruszyły od poniedziałku. To jest okres czasu 2 tygodnie wstępnie tutaj. I to są tak po 3-4 osoby. W Doboszowicach na przykład jest 6 osób. A to są mieszkańcy wiosek? Czy... Tak, to są mieszkańcy. Przeważnie mieszkańcy. Tak, w Chałupkach jest więcej osób zatrudnionych, tylko że tam 3 osoby zostały przekazane pod nadzór sołectwa Mrokocin. Także,
Także tak, żeby było porówno, tak, na każdej wiosce, żeby coś tutaj było wykonane. Czyli tak, jeszcze może wspomnę tutaj, że te osoby oddelegowane do Zakładu Usług Komunalnych wykonują prace polegające na porządkowaniu oraz utrzymywaniu czystości cmentarzy komunalnych, jak również wykonują drobne prace remontowo-naprawcze w budynkach będących w zarządzie. Nasi pracownicy pomagają również w jednostkach oświatowych, a mianowicie wykonują prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie obiektów. Dzięki tej formie zatrudnienia mieszkańcy naszej gminy mają możliwość poprawienia sytuacji materialno-bytowej w gospodarstwie domowym. To myślę, że takie podsumowanie. Czy ktoś jakieś pytania? Ja mam. Powiedziała Pani, że z tej grupy 5 osób zostało zwolnionych. Tak. Czy na to, ja nie wnikam Pani paragrafem, czy na to miejsce zatrudniliście następne 5? Tak, kolejne osoby są zatrudniane na to miejsce. Z tego względu, no niestety na chwilę obecną nie mamy chętnych osób do pracy. Mamy 3 wolne miejsca. Co ja mówię? Nie ma osób zawodowych bezrobotnych. No chociaż Urząd Pracy nam kieruje, wysyła skierowanie, no osoby niestety no, nie chcą, no też ze względu na, nie chcą podjąć pracy, żeby im dochód czasem nie przekroczył, tak, jeżeli chodzi o zasiłki. Tak, tak jest. A te 14 osób na zwolnieniach tak. lekarskich, bo z tego co... Chorobowe. Ja wiem, tylko mam pytanie. To są te długoterminowe, tak? Czy jakieś krótsze? Krótsze też. Też zdarzają się, tak, opieka nad dzieckiem. No to takie, ale tak są, a czy Pani się orientuje, ile są, no nazwijmy to w cudzysłowie, te długoterminowe? Myślę, że około 3 osób tutaj można wymienić. A ja mam takie pytanie, czy ta osoba, tak? W przypadku której ja tam ingerowałam i starałam się, ta z komisji alkoholowej, czy on podjął tak, pracę? Tak, podjął Pan tak, pracę. Dziękuję bardzo. Jak to wygląda sprzętowo? Czy jesteśmy sprzętowo dobrze wyposażeni? Jeżeli tutaj... pracownicy nie mają sprzętu, zakupia. Tutaj kupujemy i po prostu jeżeli chodzi o wykonywane prace, to mówię, staramy się, żeby dostarczyć, tak? Czy pożyczyć, tak? Wypożyczyć, czy kosę, czy sekatory tak samo zakupimy, czy rękawice, żeśmy tak samo kupywali. Ta współpraca z Gminnym Centrum Integracji Społecznej jest, czy to jest tak osobno, tu, osobno, tu? Osobno, całkiem. Osobno, całkiem. Nie, ma tutaj nie mamy kontaktu, mamy jedynie tutaj do dyspozycji ciągnik, tak? Jeżeli chodzi, który jest przydzielony do CIS-u, a to jest nasz ciągnik, tak? Ten, który nam pomaga tutaj te różne nieczystości wywozić, tak. A jeszcze tak zapytam, rozumiem na wyposażeniu sprzęt ręczny, czy też kosy spalinowe i tego typu rzeczy? Nie, spalinowych nie ma. Nic nie ma? Nie. Tylko ręczne podstawowe kosy. Podstawowe. Tak. Nie macie żadnych szpadle, jakiś tam drap, kos, gniotły, czy, a nie ma takiej potrzeby, żeby takie coś zakupić? Ale trzeba byłoby zaraz mieć przeszkolenie. Wiesz jak jest. Coś by się stało i sołtys idzie siedzieć. I Bierut idzie siedzieć, że nie dopilnował. Tak, tutaj jeden z pracowników, pan Surma, bardzo dobry pracownik. On jeżeli idzie kosić, to on bierze kosiarkę tą na paliwo. No właśnie. I on sobie sam kupuje. Ja mu tam próbuję tłumaczyć, że przecież to nie o to chodzi, prawda? Ale on jednak mówi, że jemu to lepiej wychodzi. Bo skąd moje pytanie? Bo właśnie czy nie byłaby potrzeba właśnie, żeby wyposażyć ze 3 kosy takie, przeszkolić 3 pracowników. Ale to oni wiesz, oni odchodzą. Tak, tylko to są osoby po 50 roku życia, to też niektóre osoby są z grupami tutaj schorowane, więc no, ale zaryzykować no też nie za bardzo. Dzisiaj będą, a za 2 dni? Tak, tak. Ale w ten sposób widzimy jeszcze tradycyjnych kosiarzy. Tak, proszę. Szkoła powinna wyjść na pracę, jak sobie pokazać dzieciom, jak się kosą kosi. Panie Przewodniczący, proszę. W kosztach zatrudnienia poniesionych przez Urząd Gminy przydałoby się w przyszłości podać kwotę wpływu podatków.
powrotem na konto gminy, bo od każdej osoby zatrudnionej wraca podatek do urzędu gminy. I te koszty poniesione przez urząd gminy 113 tysięcy wtedy będą inne. One będą po roku, ale na to trzeba zwrócić uwagę. I także warto by było zrobić takie zestawienie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ile kosztowałoby wypłacenie za nic nie robienie. Tak. No tak nie, tak, ile kosztowałoby płacenie za nic nie robienie, a ile tutaj, żeby taki bilans zrobić, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy mieliśmy sesję poświęconą i mieliśmy przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy, to Szanowni Państwo, 80% puli przydzielonych środków na organizowanie prac społeczno-użytecznych jest na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki i to warto zaznaczyć i to podkreślać, bo do czego zmierzam, że w wielu zadaniach, wielu potyczkach, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków, to niestety, albo stety, gmina, dla niektórych niestety, gmina Kamieniec jest bezprzedmiotowym liderem. Jest liderem. I tu wydaje mi się, że nie ma żadnego argumentu w momencie, kiedy dyskutujemy później o innych sprawach dotyczących tego, który to wszystko ciągnie i zawadnia. Podstawowym argumentem jest też taki, że gmina ma środki. I właśnie to jest też plus duży, że możemy sobie pozwolić na zatrudnienie. Czyli ta propozycja, rozumiem, mogłaby być zrealizowana, kiedy pan radnica, żeby to było teraz jeszcze czy na przyszły rok? To takie... Nie, wydaje mi się, że no, przy okazji. To nie jest tam, ale to warto mieć na uwadze, bo to jest bardzo ważne. Bo te 113 tysięcy to nie będzie 113 tysięcy, tylko będzie dużo mniej. A w momencie bilansowania tego, gdybyśmy to płacili za nic nie robimy, to wtedy będzie pełen obraz. Zawsze piwa potrzeby kontynuowania tej akcji pozyskiwania środków i zatrudniania w tej formie. Zawsze. To są takie zaspokojenie potrzeby na chwilę. W sumie z ilości osób, które później podejmują pracę, ilości chętnych, które później które nie podejmują tej pracy, no to cały aspekt społeczny wynika. Ale tutaj, tak, ale tutaj sytuacja ma dwa oblicza, bo dzisiaj nie ma braku miejsc pracy. Są to osoby... Brak chęci. No to wobec tego, jeżeli jest brak chęci do pracy i tu jest jakieś... To jest jakaś alternatywa, jest jakieś rozwiązanie, podanie ręki ludziom z terenu gminy, no to czy to podejmie trzy osoby, czy jedna osoba, czy nikt nie podejmie, to coś takiego należy czynić. Bo widzi pani jakieś inne rozwiązanie? Nie ma zakładów pracy, nie mają innego rozwiązania. Są zakłady pracy i są miejsca pracy. Proszę bardzo, są ludzie, mam sąsiadkę, która wstaje o godzinie w pół do piątej i jedzie do pracy. Ale to mówię poza Kamieńcą. Ale to trudno stworzyć dla mieszkańców gminy, Kamieńców, jest to jedyna możliwość tworzenia miejsc pracy przez CIS i prace społeczno-użyteczne, to co może zrobić wójt gminy. Wójt gminy nie może uruchomić zakładu pracy i zatrudnić ludzi. Chociaż poprzez Gminne Centrum Kultury też tą pracę znajdują ludzie przy Pałacu Kamienieckim. O czym też, to też trzeba. Jeśli chcą. Także tutaj, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o zaangażowanie gminy w momencie rozładowania, bo też Państwo chyba słuchaliście, że największy spadek ilości osób bezrobotnych jest na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki. No to też o czym świadczy, no jest jakieś działanie. Proszę pana, ale bierze się pod uwagę faktu, że w tej chwili bardzo dużo ludzi dojeżdża do pracy, do Wrocławia, do Świdnicy. Ale to jest normalna rzecz. Ale proszę pana, to jest normalna rzecz, to nie jest tylko zasługa tutaj naszych wewnętrznych. Ale bo pani nie chce widzieć tej zasługi. Widzę doskonale, ale widzę też drugą.
drugą stronę, zwolnienia. Dobrze. Czyli mam pytanie, czy pani ocenia tą pracę pozytywnie, czy ja ją oceniam bardzo pozytywnie, tylko proszę panią, nie sztuka jest dać coś na chwilę. Ale sztuką jest pani, ale czy widzi pani inne komisje ale, ale to proszę zaproponować coś mało. To tu jesteśmy, żebyśmy wysłuchali najpierw takie sprawozdanie. Bardziej mówi pani w kontekście Centrum Integracji Społecznej, bo tam są zatrudnieni warsztaty, jako warsztaty pracy. Stamtąd powinno rodzić się właśnie to, że ludzie powinni zakładać własne biznesy, własne warsztaty pracy. Iść w kierunku poszukiwania już jako ta osoba wykształcona, wyedukowana. A nie, bo tu jest rodzaj przejściowej pracy, tylko i wyłącznie. Panie Ewa, a ja mam pytanie, tak? Kiedy te prace będą kontynuowane? Do kiedy mają ci pracownicy, którzy pracują? Do końca listopada, tak? Pracownicy mają umowy do 15 grudnia łącznie, a później ta 1/10 etatu jest przewidywana. 90 osób mamy, 90 miejsc. Czy państwo zrobiliście rozeznanie z tych osób, które teraz będą do 15 grudnia później chciały? Ile osób by się chciało podjąć na tą 1/10? Prawdopodobnie wszyscy to będą tutaj. Na jaki okres jest ta? Na 3 miesiące. Proszę państwa, dlaczego wszystkie osoby? Bo to jest kolejne udogodnienie dla tych pracowników. Ubezpieczenie jest. To tylko 2 dni pracy w miesiącu i jednak prawie 180 zł. A dużo osób właśnie zgłasza do ubezpieczenia dzieci bądź tutaj kogoś z członków rodziny. I dla nich to jest ważne, żeby to ubezpieczenie było. A czy istnieje taka możliwość, że te 1/10 etatu można skumulować na przykład? No bo to są, bo to jest kilka, to jest 2 dni, tak? W ciągu roku. No tak wypada. Miesiąca. Czy można skumulować to w ciągu Czy można skumulować to w ciągu jakiegoś jednego tygodnia, czy półtorej tygodnia? Nie, była kontrol tutaj. Więc pracownik przychodzi. W inspekcji pracy mieliśmy kontrol i niestety nie możemy. Dlatego, że ta osoba pobiera wynagrodzenie. W danym miesiącu ma przepracować tyle godzin i pobrać wynagrodzenie. Jest opracowany grafik według potrzeb danego miesiąca. No powiedzmy, silne opady śniegu nastąpiły. I my już wtedy robimy rozeznanie, że tak grupa ludzi ma już tam do pracy i te 2 dni przepracować. Na przykład daję taki. Czy jeszcze jakieś pytania? A poza tym jeszcze, panie przewodniczący, należy zaznaczyć, że jakie korzyści ponosi gmina z tego tytułu. Bo nie oszukujmy się, wiele prac wykonywanych przez pracę społeczną użyteczną, czy przez CIS, no nie obrażajmy się, ale jest to zastępowanie podstawowych obowiązków, które powinni wykonać właściciele posesji. Właściciele posesji. To samo, jeśli chodzi o spółkę wodną, czyszczenie rowów. To są zadania, które no wykonuje ta grupa ludzi, albo te grupy ludzi, no nie oszukujmy się, za tych, którzy zaniedbują swoje obowiązki. One są określone przez prawo. Tak jest. Bo wie pan, co powinno być? Właściciel powinien sobie zapłacić za koło siebie. I pan o tym doskonale wie. To jest problem. Ale nie można mówić, szanowni państwo, na sesji, że sprzątanie cmentarza, czy robienie czegokolwiek przez te grupy jest zakichanym obowiązkiem. Nie można tego mówić. Konfabuluje pan, bo nie powiedziałem, że jest zakichanym obowiązkiem. Czy ja powiedziałem, że to powiedział pan? No ale to ja poruszyłem ten temat na sesji. Dobra, już się pan nie wymyśla sobie. Chyba panie przewodniczący, przerwę zrobimy. Dobrze. By się pan odpalił na mnie znowu? Dziękujemy. Dobrze. Nie jest, że jest teraz. Dobrze. Pan Piotr ma plan zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2016-2017. Nie będzie zimy. Ale plan nie. Ze 2 tygodnie zimy pewnie się znajdzie, jak co roku. Dobra, święta. A więc musimy tutaj na obszarze działań obowiązujących drogi gminne podjąć działania, jak co roku. W tym roku zawarto umowę z firmą Danroll z wolnej ręki, z uwagi na to, że firma ta w poprzednich latach wykonywała usługi odśnieżania dróg gminnych, robiła to dobrze, nie było większych zastrzeżeń, reakcja na zgłoszenie następowała bardzo szybko. W porównaniu z tym, co oferuje powiat,
który oferuje 8 godzin od zgłoszenia, no to naprawdę na drogach gminnych działania były podejmowane no niemal błyskawicznie od zgłoszenia. Poza tym firma w umowie ma zapisane, że sama podejmuje działania w przypadku wystąpienia opadów. I drogi powinny być ościeżone do godziny 7 rano każdego dnia w przypadku występowania opadów. Mówimy oczywiście o drogach gminnych, z których korzystają pojazdy, o przystankach autobusowych. Jest jeszcze kwestia chodników. Chodniki, jak sądzę, co roku będą uczyszczać Zakład Usług Komunalnych albo Centrum Integracji Społecznej. Tutaj jeszcze wyboru nie dokonano. Podmiot, który przedstawi plan zimowego odśnieżania, zostanie wybrany. A nie wykluczone też, że jak w latach poprzednich Zakład Usług Komunalnych będzie te usługi wykonywał, podzlecając je CIS-owi. No to tyle w tym temacie. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo jaka proszę. Jaka kwota jest przeznaczona? 50 tysięcy złotych. Na cały sezon zimowy. Na wszystko, tak? Czyli i to zlecenie, jak pan mówi, i CIS, i CIS. Tak, jedno i drugie. Nam obejmuje koszt też sypania piaskiem. Tak, oczywiście. Umowa obejmuje koszty i umowa obejmuje odśnieżanie, posypywanie piaskiem. Materiał do posypywania załatwia wykonawca we własnym zakresie w ramach swoich kosztów. Tak jak co roku. No i zabronione jest używanie środków chemicznych na terenie gminy. A kto, czy pan, czy ewentualnie ktoś inny kontroluje posprzątanie tego materiału, który został użyty do posypania? Żądamy każdego miesiąca, na koniec miesiąca wraz z fakturą wykazu roboczo godzin przeprowadzonych prac. Ale, natomiast jakaś kontrola, nikt z tymi pracownikami nie jeździ. Opieramy się tylko na ewentualnych zgłoszeniach, jeżeli pojawią się zastrzeżenia co do odśnieżania, no to są one zgłaszane telefonicznie, w umowie są wpisane dwie osoby, do których można te zgłoszenia kierować. Jakieś zgłoszenia się pojawią, no są przekazywane wykonawcom. Czy to należy tak, że ta umowa, bo tu jest wymienione, że zamówienie obejmuje końcowe uprzątnięcie posypywanych dróg gminnych z pozostałego piasku, tak, oraz udrożnienie istniejących w tych drogach studzienek kanalizacyjnych po zakończeniu sezonu zimowego. Czyli mam to rozumieć, że to konkretnie zleceniodawca wykonuje to uprzątnięcie. Tak, oczywiście. Tak. No, to różnie wygląda. Nie do końca chciał się z tym zgodzić, bo czasami jest tak. Mieszkam przy ulicy Głównej, jest posypywane, a w tak zwanym międzyczasie wykonują to pracownicy, czy podlegli komunalce, czy CIS, czy tak dalej. Więc albo nie zamieszczajmy w umowie informacji o tym, że ma być posprzątane, skoro to nie jest sprzątane. Albo jeżeli ma być posprzątane, to egzekwujmy to i tyle. No ale zimowym utrzymaniem dróg, w tym przypadku ulicy kolejowej, powinien zająć się kto? Ja mówię, jak to wygląda u mnie, bo ja mam też drogę koło siebie, drogę basztową. Pan mówił, że chodniki odśnieżają albo zakład gospodarki, albo... Więc właśnie, czyli mówimy tutaj przy przypadku ulicy kolejowej o chodnikach, prawda? Dobrze, ale pan też powiedział, przepraszam bardzo, że urząd gminy wybierze, czy CIS, czy gospodarkę komunalną. I tutaj myślę, że o tym samym myślimy z panią Chodasewicz, bo tak jak mówimy, nawet ulica Złotostocka, nie trzeba kontroli, wystarczy się przejść Złotostocka, Ząbkowicka i widzimy, ile tego piachu i tego wszystkiego jest. Ja wiem, ale mówimy o chodniku. Ja mówię o chodniku, ja nie mówię o ulicy, tylko skoro urząd zleca, to ta firma niech naprawdę sprząta. Ale przecież te chodniki są sprzątane co roku. Ale proszę Państwa, prawda też jest taka, że ten piasek
kwitasu znajduje się już w kolektorach poza... Oczywiście. Naprawdę, to co w Byczeniu ja widziałem, kolektor, nie wiem, on ma średnicę 800, do połowy już jest wyposażony w piasek totalnie. I tego już naprawdę nikt nie zrobi. Większe młode czego przepisuje. Ja nawet zostanie się przez inne tam osoby, pójdzie Hoda Savage i posprząta ten piasek na przykład i ten piasek muszę gdzieś dać. Tylko muszę składować. Do kogo mam się zwrócić? Żeby odebrał ten no, materiał. Myślę, że nie ma pani uprawnień do składowania odpadu typu piasek. No nie mam, dlatego ja pana pytam. Ale obowiązkiem pani jest przed domem posprzątać. Tak. Posprząta to Zakład Usług Komunalnych albo CIS, zależy od tego, ale komu to zostanie zwrócone. Ale oni przychodzą też. Możliwe, co roku jest sprzątane. To umówmy się w ten sposób, że jak śnieg zejdzie, będzie kupę piasku, to przyjdę do, ja osobiście do urzędu i poproszę pracownika, żeby się przeszedł. Naprawdę. Co roku wiosną ekipa CIS-u chodzi i zamiata chodniki. Tylko po jakim okresie czasu, to mówimy o tym. Nie mówię to jest o tym, w okolicach maja, powiedzmy. Się, no, to jest, rozumiem, że za późno, tak? No, ale trudny temat. Nie mówiąc o tym, że co się jeszcze po co w tym piachu dzieje. No, to nie jest prosta sprawa, utrzymanie czystości i tak dalej, bo to nie jest proste, tak? To jest trudne, no to jest... Gdybyśmy chcieli mieć to zrobione na tip-top, to podejrzewam, że tych 50 tysięcy to by starczyło na dwa tygodnie. No ale znowu, żebyśmy się przyjrzeli, że obowiązkiem właściciela posesji jest otrzymanie chodnika i połowy jezdni, to wtedy byśmy zobaczyli, czy te 50 tysięcy trzeba było wydać wtedy tam, gdzie rzeczywiście trzeba wydać. A dzisiaj, no, ja widzę u siebie na ulicach wewnętrznych, osiedlowych. Są ludzie, którzy sprzątają, pilnują i nie ma problemu z piaskiem, nie ma problemu z liśćmi, a są tacy, którym trzeba wysłać pana Tadeusza z ekipą i sprzątać. Chyba co, ja panu coś powiem. Ja mam w domu u siebie, bo tam zbieram różne dziwne rzeczy, mam mandat, który dostał mój dziadek za niewykoszenie rowu i nieposprzątanie chodnika przed domem. Ja pamiętam. Dawno. Kiedyś z urzędu były delegowane osoby, które chodziły po posesjach. I to jakby mobilizowało tych ludzi, dyscyplinowało tych właścicieli posesji. Ale to nie tylko, bo tutaj myśmy już kilka razy, pamiętam, było rozmowy, bo nie tylko po sesję, że ktoś ma prywatny dom, ale na przykład, no u mnie prosta sprawa, blok, wspólnota. I 5 rodzin ma wykupione, 5 nie. I na dobrą sprawę, to oni powinni zapłacić też za to, że właśnie przyszedł tam z CIS-u, czy ktoś posprzątali ten chodnik i jezdnię. I tą studzienkę, bo praktycznie właśnie przy naszych ulicach są wszędzie studzienki. No ale tak się jakoś utarło. Myśmy ale przepraszam bardzo, górka, bo mówię to, że ludzie mają swoje prywatne, ale najgorsza jest sprawa, pamiętam, myśmy rozmawiali o kolejowej tu x lat temu i tam jest dopiero cyrk. Zwróćcie uwagę, są domy no, wspólne, później tu już nazwijmy to jednorodzinne i później tu, gdzie pan Kumejko, do góry znowu są wspólne. To gospodarka komunalna, czy tam obojętnie kto wszedł, to musiałby tak, tu posprzątać, tu zostawić, no i taka to jest właśnie. Ale szanowni państwo, tutaj nikt nie zmiał obowiązku z właściciela posesji utrzymania w okresie zimowym chodnika naprzeciwko posesji, bo ja na przykład jestem ubezpieczony, że w przypadku, jeżeli ktoś z wami skręci nogę, a będzie ślisko, a ja nie posypałem, to jest wina moja, nie wójta, nie rady, nie gospodarki komunalnej. A powiem panu lepszy, no, mogę nawet tu nazwiskiem powiedzieć, Grażyna Werner, nie dość, że od zimy, ale też jak są drzewa, że samochód duży jedzie, żeby tam nie porysowały gałęzi i tak dalej, ona też się ubezpiecza. To wiem na 100%. Bo tak jak pan mówi, ludzie, to jest wszystko do czasu. Dopóki się nic nie stanie. Ale jak ktoś złamie nogę, u mnie jak jedna z pań była w Ząbkowicach naprzeciwko banku, to chyba było PKO, jak złamała nogę, nie wiem czy do dzisiejszego dnia, po 3-4 latach w końcu wyegzekwowała to ubezpieczenie. Bo i sprawy i tak dalej. Mówię, wszystko jest do czasu, dopóki się coś nie stanie. No, ale, no trudno, pan Awtaczuk pracownikiem tylko tyle może, no cóż. Sam chyba miotły nie weźmie i piachu nie będzie zbierał nas. Proszę państwa, to jest tak, że Zakład Usług Komunalnych bądź CIS sprząta na pewno te chodniki przy działkach gminnych, które musi sprzątać i sprząta zapewne również pewne odcinki, gdzie występuje jakaś tam mozaika, kawałek gminnego, kawałek prywatnego, no to już się sprząta jednym ciągiem. Jak idą, to idą po kolei, jeżeli idą. Sposobem też trochę rozleniwiają
właścicieli, ponieważ... No później właściciele wymuszają na przykład, ale dlaczego ja mam sprawę, skoro CIS to będzie robił albo interwencyjny. To jest, taka racja łańcuchowa. Potem przychodzi CIS i mówią, że siedzą, nic nie robią. A później przychodzi CIS i pozamiata trochę, no ale oni tu nic nie zrobili. No i to jest... Dobra. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania? Czy na stronie gminnej będą te numery do zgłaszania interwencyjnego odśnieżania? Osób, do których można to zgłaszać? Jeśli Państwo uważacie, że powinny się tam znaleźć, to się znajdą. No chyba tak mi się wydaje, nie? Że... Ja myślę, że Pan zawsze reagował. Ale nie, bo ja na przykład nie wiem, gdzie zadzwonić, nie? Bo tam, wiem, że u siebie, gdzieś tylko posypie, że naprawdę jeździ... Nie, tu ja nie mam zastrzeżeń do samego odśnieżania, bo mieliśmy wcześniej problemy z odśnieżaniem kilka lat temu, ale teraz w zeszłym roku... Ja nie widzę żadnych jakichś tam... Znajdą się w takim razie na linki. Fajnie, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. To jeszcze chciałbym... Nie, jeszcze jedno tylko rzecz. Ja bym chciał jeszcze tylko jedno pytanie zadać. Przepraszam, bo tak mi wypadło z głowy. Pan mówi też o oczyszczaniu tych studzienek, tak? Tak. Na ostatniej sesji, gdzie był pan prezes wodociągów, on coś mówił o przekazaniu, nie wiem czy to dla gminy, czy dla wodociągów, samochodów właśnie do czyszczenia, do przepłukiwania studzienek i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest na naszym terenie no to, już, czy... że do kamieni. Nie wiem, dla wodociągów. Dla wodociągów. Do oddziału miał przyjść samochód, ten, tak? Który jest teraz w Nowym Ludzie, a tam tak, nowy tak, chcieli tak obiecał. Zakupić. Tak obiecał, że ale używany. Ja mu tam wytknąłem, że my możemy sobie sami kupić, ale... Rozumiem, że to jest jakaś koncepcja, ale chyba nie zrealizowana jeszcze. Nie, no. Konserwacja sieci kanalizacyjnej. Tak, samochód osobny. Miał być u nas na terenie. Burz sieci burzowej, to tak. To jest naprawdę... Ważna sprawa. Ważna sprawa, no to nie wiem, to do kogo trzeba by było się zgłosić z tym zapytaniem, czy oni to zrealizowali. Do wodociągu. Do prezesa. Dobra, dziękuję. To jest minister pana Wojciecha Wolaka, zapewne kierownika. Zakładu zdatniania wody. Nie, on tam nie jest władny. To jest prezes władny, tylko jest nasze zawody. No jak się mówi, że się coś da, no to powinno się to dać, przekazać. Zapewne trzeba będzie panu prezesowi przypomnieć. Nie wiadomo, czy kupili nowe. Przed następną sesją, jak będzie zaproszony za rok, to może coś tam. No wtedy powie, że... Nie przyjedzie. O marcu przyjedzie. On już obiecywał parę lat temu i z tej obiecanej nic nie. Dobra. Oby teraz się udało. Dziękuję. To nie do pana pytanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy projekt uchwały budżetowej na rok 2017. Przepraszam bardzo, to w następnym roku będzie, w następnym tym miesiącu, a nie teraz. Nie, nie. Zostawia to dwa tygodnie wcześniej, żeby dostać, więc... A nie w tym miesiącu. Myślałem, że... Dobra. Czyli mamy jakieś zmiany w budżecie, tak? Tak, ale są dwa projekty uchwał, od których Państwo otrzymali jeden w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej. To, co mówiłem Państwu, część Państwa wczoraj, ta wieloletnia prognoza finansowa dotyczy... O, gdzieś uciekł jeden dzień. To szybko. Uciekł jeden dzień. Dokładnie. No nie spokój. Wieloletnia prognoza finansowa, zmiany dotyczą tylko i wyłącznie wykazu przedsięwzięć i tylko i wyłącznie jednego z tych przedsięwzięć. To jest zwiększenia limitu wydatków i kwot zobowiązań na poszczególnych latach na obsługę i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To jest właśnie to, co pani... Ale który to jest punkt tutaj? To już pani powiem. To będzie w załączniku numer 1. Tak. To będzie strona numer 3. Na pierwszej, znaczy na trzeciej jest, stronie, widzę. Pierwsze w górę tak. Przedsięwzięcie to jest tak. Właśnie ten tak zwany przód. I tutaj mamy zwiększone limity w poszczególnych latach na tym przedsięwzięciu. I to jest tylko i wyłącznie to, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową. Natomiast projekt uchwały budżetowej Państwu omówię wstępnie, z uwagi na to, że wójt jeszcze musi pewne tutaj uzgodnienia poczynić w zakresie możliwej pomocy finansowej dla powiatu ząbkowickiego na ważne zadanie, które jest istotne również z punktu widzenia mieszkańców gminy Kamień Ząbkowicki, ale trwają jeszcze uzgodnienia wobec tego
uchwałę będą Państwo mieli przedstawioną na sesji. Oprócz tego... Czy to chodzi o karetkę z odpowiednią? Znaczy, no trudno mieć tutaj się ustosunkowywać. Mam przekazać Państwu tego typu informacje. Natomiast jak tam jeszcze wygląda kwestia uzgodnień, w jakim zakresie, to będę też mógł coś więcej powiedzieć po tych uzgodnieniach. Natomiast też oczywiście dojdą najprawdopodobniej jeszcze dotacje, bo to jest taki, który w przyszłym roku budżet Państwa zmienia plany dotacji, więc pewnie do tego, co powiem, też będą dochodziły dotacje. Ale grubsza rzeczy, to co wspomniałem w poniedziałek, dotyczą one dwóch obszarów, pomocy społecznej i oświaty. W zakresie pomocy społecznej będzie zmiana dotycząca dotacji, dotyczącej zwrotu poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji mówiących o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej dla co niektórych świadczeń biorców. To jest zwiększenie planu dotacji 279 zł. Będziemy mieli zmniejszoną dotację 80 tysięcy na świadczenie wychowawcze. Zmniejszoną. Będziemy mieli zwiększoną dotację na świadczenia rodzinne o 11 500 zł. Będziemy mieli zmniejszoną dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne o 3 600 zł. Będziemy mieli zwiększoną dotację na usługi specjalistyczne, usługi opiekuńcze o 12 040 zł. Będziemy mieli też zwiększony plan dotacji na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny o 98 zł. Tylko z tym, że mówię, jeszcze będą pewne zmiany w tym zakresie, będą jeszcze jakieś dotacje do tego planu. Natomiast jeżeli chodzi o plan wydatków, będą to w głównej mierze, tak jak właśnie wspominałem, te wydatki związane z pomocą społeczną, czyli to te dotacje zwiększenia bądź zmniejszenia będą miały odbicie po stronie wydatków. Dodatkowo będziemy jeszcze zabezpieczać środki na drogi publiczne w aspekcie robót publicznych 51 tysięcy. Będziemy zmniejszać nasze środki w zakresie dotyczącym podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości. Będziemy zmniejszać o 9 tysięcy... Przepraszam, sprzedaży nieruchomości czy kupna nieruchomości? Sprzedaży. Będziemy zmniejszać o 9 tysięcy kwotę zadatków na zadaniu związanym inwestycyjnym, związanym z tutaj zabezpieczeniem skarby przed osuwiskiem gruntu. Będziemy też zwiększać 8 tysięcy plan na planach zagospodarowania przestrzennego. W zakresie oświaty i wychowania będą zmiany, tak jak Państwu wspominałem, będą w głównej mierze dotyczyły przesunięć pomiędzy paragrafami w poszczególnych jednostkach, ale też nieznacznych zwiększeń z niektórych z jednostek planu wydatków. I to będzie też dosyć obszerna część, bo dotycząca zarówno dokształcania, jak i też realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. W zakresie tutaj naszego CIS-u będziemy zmieniać plan dotacji i plan kosztów i przychodów CIS-u. Będziemy dodawać 27 tysięcy dotacji dla CIS-u, a jednocześnie dotacja, która była dotychczas ujęta w przeciwdziałaniu alkoholizmu, będziemy przesuwać do podstawowego rozdziału klasyfikacji, który dotyczy właśnie działalności centrów integracji społecznej. Będą przesunięcie, jeżeli chodzi o plan wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. To znaczy przesunięcia. Więc one nie skutkują ani zmniejszeniem, ani zwiększeniem planu ogólnego wydatków. Będą też pomniejszenia wydatków w zakresie gospodarki tutaj komunalnej ochrony środowiska, głównie w zakresie dotyczącym opłat za na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, to jest opłata roczna, którą musimy uszczelnić względem Urzędu Marszałkowskiego za wody opadowe tak zwane. Też będziemy nieznacznie zmniejszać na pozostałych zadaniach w zakresie kultury. I to jest na dzień dzisiejszy wszystkie zmiany. Dużo na tej kulturze zmniejszanie?
Proszę? Dużą na tej kulturze zmniejszyć. 15 tysięcy. Bo wie, miałam się właśnie, bo tutaj to, co żeśmy przyjęli w tamtym miesiącu, bo tu też na kulturze było 38 i 48. Tak, tam akurat nie będą wykorzystywane te środki wobec tego, żeby zagospodarować na inne potrzeby przesuwane te środki. Aha, czyli to, co tutaj w tamtym miesiącu zabraliśmy. Właśnie o to chodzi, bo było, zabraliśmy, a teraz dajemy. O to. I to wszystko, co mamy dzisiejszy. Pani się w piekle podziwia. Święte słowa. Czy ktoś ma jakieś pytania do pana skarbnika? Nasza, nasza jura rada. Ile jest kasy więcej czy mniej jak na ten następny rok? Nie, ale w końcu wiesz. To tylko wskaźnik inflacyjny. Ja jestem, wiesz, kto mnie zna, to wie. Najlepiej to ja cię znam. To mama, mija herku, zielona pietruszka. Lepiej nic się nie odzywa. Też bym tak radził. Lepiej nie. Mogę mu za dużo wypomnieć. A to, że cię dwa razy tylko dotknąłem, a zamiast trzy, to... Wiem, tak. To ty jeszcze możesz dotykać. To mówię, to, co ci w głowie? Dotykania. Jeszcze mamy parę projektów. Tak. Nie, to są. No jest te sprawy, miała pani ta. Karolina. Karolina dzisiaj. Tak, tak, no bo tak było mówione, że dzisiaj pani Karolina. W trakcie jeszcze wtrącę, bo chciałbym poruszyć jeszcze, jakby powrócić do jednego tematu, który tutaj został, proszę państwa, poruszony przy okazji omawiania prac tych interwencyjnych. Jakoby. Ludzie, którzy pracują, którzy są zatrudnieni w ramach tych prac interwencyjnych, być może nie do końca doceniają i może niektórzy nawet tutaj z państwa nie jednego ważnego aspektu, który dotyka te właśnie osoby. O czym mówię? Mówię o obowiązkowym tym ubezpieczeniu społecznym, gdzie te osoby mają dostęp dzięki tym pracom do podstawowej opieki zdrowotnej. Dlaczego o tym wspominam? Dlaczego jeszcze pozwolę sobie tutaj właśnie kilka słów na ten temat. Dlatego, że no z racji prowadzonej działalności gospodarczej, proszę państwa, tragedia się pojawia wtedy, kiedy osoba nieubezpieczona, bo na przykład stracił pracę, nie zdążył się zarejestrować, albo był zarejestrowany, nie zgłosił się w terminie i w EWUS-iu, tak? Dobrze mówię pani? W EWUS-iu wyskakuje na czerwono. I naprawdę miałem do czynienia, proszę państwa, z tragicznymi sytuacjami, gdzie ktoś uległ wypadkowi lub w inny sposób trafił do szpitala, gdzie potrzebna była operacja czy inne jakieś zabiegi. I wtedy jestem zamówiona wszystko. Wtedy jedyną alternatywą jest wykupienie w Narodowym Funduszu Zdrowia bodajże takiego ubezpieczenia, takiego, którym my jesteśmy na co dzień objęci, ale to kosztuje miesięcznie 430 zł. I z tego co wiem, to zaczyna działać już, od razu. Ale co, jeżeli ktoś już przebywa w szpitalu, zostały wykonane jakieś specjalistyczne badania i tak dalej, naprawdę proszę wiedzieć, że rodzina jest wtedy w potrzasku, wtedy jest już za późno. Można sobie alternatywnie wykupić jakieś inne rzeczy, ale one nigdy nie zastąpią tego pełnego ubezpieczenia, które będąc czy zarejestrowane w urzędzie pracy, czy będąc w ramach robót publicznych zatrudnionych, wtedy człowiek tak naprawdę o tym się nie myśli, bo jest wszystko dobrze, człowiek jest zdrowy, ale naprawdę to jakby chciałbym zobrazować państwu, że naprawdę to jest coś, czego ludzie być może do końca nie doceniają, ale to jest naprawdę bardzo ważne. Ja niestety miałem takie przypadki, gdzie przychodzili do mnie do biura ludzie, którzy próbowali ratować sytuację już, teraz, już pana. Niech pan coś znajdzie na już, bo dziecko jest po wypadku, czeka go kilka operacji, a ja nie mam. My nie mamy pieniędzy, ja nie wiem, za co ja zapłacę ten szpital. Dlatego naprawdę, jeżeli ta wiedza będzie, to nawet jeżeli byśmy pomogli, nie wiem, jednej osobie uświadamiając go, jak ważne jest to ubezpieczenie, to myślę, że warto. Naprawdę, bo to jest
to jest coś, co... Tutaj, jak Pani Przewodnicząca, jeszcze tak dopowiem, bo nie jest tak, że na przykład szpital generalnie egzekwuje od razu. Nie interesuje nas to, bo ty na przykład się życia i tak dalej. Tak. Ale również też szuka się furtki na to, żeby jednak pomóc tym ludziom. No jedyną taką możliwą furtką otwartą po prostu jest decyzja wójta burmistrza. I to myśmy to już stosowali. Że jednak przedstawi się, to wtedy już opieka społeczna bada środowisko i musi mieć argumenty na to, żeby zwrócić się właśnie o to. Tak, o, ale prawda jest taka, że szpital się upomni o swoje. Ale jeśli, będą jakieś... ale jeśli jest sytuacja, to zdarza się. Naprawdę mieliśmy, że to już była decyzją wójta, burmistrza, że to ubezpieczenie zostało w ten sposób zrealizowane. To zdrowotne ubezpieczenie i nie musiano płacić, bo naprawdę są to ogromne koszty. Więc Państwo zdarzycie, koszmarne, nawet są podyczni szpitalu powiatowym, są to koszmarne koszty. Ale niepotrzebne nawet stres, to są takie emocje później i taki wyścig z czasem, że no, naprawdę nie poproszę tego. A czasami właśnie taka jedna niby błahostka, no nie przyjechali do urzędu pracy, nie podpisali się w terminie, no na koniec, tak, na 3 miesiące. No nie wiem, czy jechać, nie? No ja już, jest pan asystencja, także ja już. Ja wczoraj rozmawiałam z panem, panie przewodniczący, na temat tego pisma z prokuratury. Nie, to dobrze, to mówiłam, że uchwały nie będzie żadnej i będzie stanowisko nasze do pana przygotowane. My nie do tego, my żeśmy rozmawiali o ubezpieczeniach teraz. Ale nie, bo mi przekazała Marta, że ale to myśmy chcieli, projekt uchwały. Nie, chcieli, nie uchwały, myśmy chcieli tylko wiedzieć. O co tu chodzi? Bo jest wezwanie na rozprawę administracyjną. Aha, i wniosek prokuratury o zmianę uchwały, więc mówię, o co tu chodzi, Pani bo nie tak. To jest wezwanie na rozprawę administracyjną, chodzi o nasadzenia, które żeśmy zrobili, bo tam było pismo do konserwatora informujące, że odstępujemy od dokonania bodajże nasadzeń 3 roślin. Z uwagi na to, gdyż są silnie trujące, a były zaprojektowane przy ciągach takich komunikacyjnych pieszych, gdzie na przykład rodzice spacerując z dzieckiem mogliby na przykład nie zauważyć, że dziecko by zerwało 1 czy 2 jagódki i spowodowałoby to jego śmierć. Także to i na tej podstawie będzie rozprawa. My dzisiaj już zawieźliśmy, wczoraj pani Janina zawiodła do konserwatora projekt powykonawczy z naniesieniem tych roślin, które żeśmy nasadzili w zamian i całość dokumentów, więc tutaj to będą tylko wyjaśnienia. Znaczy, rozumiem, że te osoby, bo tutaj, no wie pani, no nie wiem, trudno mi powiedzieć, jest tak, prośba o udział, czyli to są osoby, które odpowiedzialne były za nasadzenia. Za nasadzenia, natomiast, za projekty. Tak, do wiadomości, no Rada, Powiatowy Inspektor Nadzoru i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No bo to są środki. Bo to ja są wiem, środki, dlatego które dostali. No chciałam wiedzieć, skróćmy, dlaczego. Skróćmy może pytanie. Rozumiemy, że... ta dotacja nie będzie zagrożona. Nie, dotacja ma na dniach być przelana, dobrze, bo no ja bo jestem to, ciągle... No to bo o to nam tu, chodziło, to bo z tego pisma nie wynika, czy chodzi o coś dramatycznie, jakieś wielkie uchybienie, czy jakąś pierdołę. Nie. To jest z tego, pierdoła, co pani mówi, tak to jest pierdoła. Tak się pan wyraził, także spokojnie. Tam jest też nowy pracownik. Bo jak ja to zobaczyłem, to... Ja wiem, jak ministerstwo działa, to... Głosy ci ten bastan. U konserwatora jest nowy pracownik, który jest tam leśnikiem i on jest tylko tam 2 razy w ciągu tygodnia. I jak my wysyłamy pismo i prosimy na przykład o przybycie, to on to dostaje i de facto ma już coś zaplanowane i nie może przyjechać. Także były z nim rozmowy na telefon, był też, sprawdzał to wszystko, ale chce dokumentację powykonawczą i chce porozmawiać z projektantką, która robiła nam ten projekt, dlaczego zaprojektowała rośliny w takim ciągu. Tym bardziej, że świadomie to wprowadza. Co innego, jakby te rośliny występowały w tym środowisku już samoistnie, więc tutaj z tego względu mają być te wyjaśnienia. A proszę, a ta druga, ten wniosek prokuratora o zmianę uchwały? To chodzi o zmiany w takiej części, w której wykonywanie przyłączy zarówno wodociągowych, jak i kanalizacyjnych byłoby bezpłatnie, no, to ale chodzi. To się mija z artykułem 15 ustępu 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody, który mówi, że realizacja budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego i urządzeń pomiarowych zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie tej nieruchomości. Więc podejrzewam, że to było takie
na szybko pisanie, nie do końca zapoznanie się ze wszystkimi uchwałami. Nie wie pani, dlaczego pytam, ponieważ tutaj to jest, będzie nasze stanowisko w tej kwestii. Aż z 5 roku, po 11 latach, tak, ktoś sobie przypomniał. Ale dość obszernie. No obszernie i. Czyli to będzie. A my możemy to pismo dostać, co pani nam. Tak, to dostanie pismo z propozycją, czy ze stanowiskiem pana wójta do pana przewodniczącego. Aha. To pismo prokuratury jest do pana przewodniczącego i pan przewodniczący. Jak będzie chciał, to się będzie posiłkował na naszym stanowisku, jak nie, no to podejmie inną. Ale to nie by było za darmo. A jaki to artykuł jeszcze mogę usłyszeć raz? Artykuł 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Może tam chęci do ciebie jeździć, to nie będzie jak czasu oglądania. Mam. To jest tak samo jak tutaj wynalazłam. Nie wiem na ile to jest tak też jako ciekawostka, bo sprawa odbywa się 25 listopada, gdzie ja tą kartkę mam. No a ponoć, właśnie w tym, od tego dnia chodzi jakieś bardziej restrykcyjne są, jest prawo. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. I prawdopodobnie no, z tego co ja doczytałam, że będzie nowe brzmienie tego artykułu 43 i będzie bardziej restrykcyjne. To właśnie ta. No tylko, sprawa. Że my decyzje mamy już wydane. No dlatego właśnie mówię, decyzje, tak, no i 25 akurat jest prawo. Czasami trzeba się dokształcić. Nie do ciebie mówię, pardon, tylko do koledzy. Dzisiaj jest złośliwy. Tak. Chyba mu pogada coś działa na mózg. No bo piękna słoneczna, to dlatego. A jeżeli chodzi o kościół w Chałupkach, tak? Aha, właśnie. No wiecie państwo, że kościół w Chałupkach nie jest przecież objęty wpisem do rejestru zabytków, więc tutaj nie ma podstaw prawnych, żeby udzielić im wsparcia. Chociaż jakbyśmy chcieli, no nie ma podstawy. A czy były przeprowadzone rozmowy z proboszczem albo z Radą Parafialną, żeby oni postarali się, żeby ja to rozmawiałam wpisać? Z nimi, chcą tyle się tego tylko, podjąć, że czy nie? Boją się tego, bo już są pewne prace podjęte i coś jest wykonywane. I teraz jeżeli oni to wpiszą do rejestru zabytków... To im zablokują się prace. Tak, bo konserwator da wytyczne, z jakich materiałów to ma być, no czyli koszty wzrosną dwa razy. Albo i więcej, także mają tą świadomość. Czyli muszą skończyć to, co robią? Muszą to skończyć i ewentualnie wtedy podjąć decyzję, czy chcą, aby to było wpisane. Tylko, że z drugiej strony, czy konserwator nie będzie kazał to nie. Użyć? Nie, nie, bo, nie, bo to będzie stan zastany, który jest. Stan zastany będzie. Mimo szczerej chęci. Dobrze. Czyli muszą sobie zebrać, napisać około 60 tysięcy, tak? Mhm. Dziękujemy. Dziękuję. Czy jeszcze kiedy mam? Skargę. Skargę pana Krykory. Skargę pana Krykory. Pani do mnie z imieniem proszę. Janusz Zdzisław Krykory. Janusz. Nie rozumiem pierwszego zdania. Proszę o udzielenie informacji, wdrożenie jakich działań spowodowanych. Tak, to pan nie ale chodzi o. Szanowni państwo, ścieki wodne. Przewodniczący, mogę? Proszę. Kilka słów na ten temat. Wpłynęło pismo, dostaliście, widzę państwo, w materiałach certyfikatu pisma. Na pismo została udzielona odpowiedź. Myślę, mam nadzieję, że śladem tej odpowiedzi nie będzie kolejnego pisma w tej będzie sprawie. Będzie. To już które tu jest? No została udzielona odpowiedź. Ja bym chciał, chyba że chcecie państwo dyskutować na ten temat. Nie, widzę, że w materiałach otrzymanych na dzisiejszą komisję dostaliście państwo kilka, znaczy kserokopie pism, które wpłynęły. Ja tutaj chciałbym państwa jeszcze poinformować o pismach, które wpłynęły ponad 100 w ostatnim czasie. Informacja jakby wzorem dla poprzednich. Między innymi tego państwa, żebyście państwo mieli taką świadomość, wiadomość, że od grudnia tego roku rusza ponownie program z zakresu profilaktyki prozdrowotnej pod nazwą program profilaktyki zakażeń HPV w gminie Kamień-Ząb-Królewski i objęte są tym programem dziewczynki z rocznika 2004. Kolejne pismo. Ale kto to pisał? Przepraszam, przełączyć.
A to jest to akurat informacja, jest informacja akurat kierowana do mnie. W tej chwili może ja powiem, jak to się będzie odbywać w szkole. Bo już dostaliśmy ulotki informujące dla rodziców. Pan doktor może określić co do spotkania na przykład z rodzicami i czego nie ma na nich w przyszłym tygodniu, bo już samo szczepienie zostałoby uruchomione od grudnia początku. A to jest któryś jak rzędu. Tak, a co z informacjami podawanymi przez media, że nasz rząd chce zablokować możliwość wykonywania tych szczepień? Nic nie jest mówione. W każdym razie będą... Mają takie plany. Nie wiem dlaczego. Te szczepienia będą kontynuowane. Chciałbym Państwa jeszcze zapoznać z pismem, które otrzymałem właśnie, które odczytam. Stanowisko wójta gminy Kamień Ząbkowicki w sprawie remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 na terenie Kamień Ząbkowicki. Gminy Kamień Ząbkowicki wnosi do Pana Dyrektora o podjęcie działań dla zapewnienia przejezdności przez wymieniony w tytule most do momentu rozpoczęcia prac remontowych. Przedmiotowy most ma strategiczne znaczenie dla transportu zbiorowego, jak i indywidualnego. Informacje, jakie do nas docierają, a związane z zamknięciem mostu, budzą uzasadniony niepokój. Przedłużające się procedury administracyjne, jak i szereg nierealizowanych zapowiedzi określających termin zamknięcia mostu, budzą społeczny niepokój, zwłaszcza, że wchodzimy w okres zimowy, który realizacji przedmiotowemu przedsięwzięciu nie sprzyja. Jakkolwiek potrzeba wykonania mostu jest oczywista i zrozumiała, to jego zamknięcie powinno nastąpić równocześnie z momentem wejścia ekipy remontowej. Nie ulega wątpliwości, że okres zimowy pracom takim nie będzie sprzyjać. Dodatkowo należy zauważyć, że zamknięcie mostu na sezon zimowy niesie ze sobą wzmożenie ruchu drogami objazdowymi, niekoniecznie dotychczas wskazanymi jednym objazdem przez miejscowość Pachorz. A to ze względu na podrzędność tych dróg względem drogi wojewódzkiej i niesprzyjających warunkach atmosferycznych stanowić może istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tych dróg. Wyłączenie mostu nastąpić powinno na czas niezbędny dla jego remontu. Sam fakt jego wyłączenia wywoła nie tylko poważne utrudnienia komunikacyjne, ale również znacząco zwiększy koszty dojazdu zarówno osób korzystających z komunikacji zbiorczej, użytkowników indywidualnych, firm, jak i samorządów związanych na przykład z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych. W związku z powyższym wójt gminy Kamień Ząbkowicki wnosi do Pana Dyrektora o podjęcie skutecznych działań dla zapewnienia wyłączenia przedmiotowego mostu z dniem wprowadzenia wykonawcy na budowę i w okresie, który zapewni bezprzestojową realizację inwestycji. Z poważaniem gminy Kamień Ząbkowicki. Proszę Państwa, wpłynął jeszcze wniosek o udostępnienie informacji publicznej od jednego z mieszkańców, na który to wniosek właśnie jutro zostanie też już wysłana odpowiedź. Ale remonty robimy na mostach, czy to robią fasady? A tutaj cały. Resztę Czy jeszcze jakieś sprawy różne? Są takie. Dziękuję. Już?